Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, co z inflacją i zarobkami nauczycieli? Jak widać z tej planszy, pracownicy Ministerstwa Edukacji w ubiegłym roku przegonili inflację. Nauczyciele zero. Jak państwo zamierzacie zrekompensować nauczycielom dyplomowanym i mianowanym, którzy dostali w tym roku jedynie 4,4% podwyżki, dogonienie inflacji? Co zrobiliście z 1,4 mld złotych z rezerwy budżetowej, które miały być przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, a zniknęły jakoś, bo te 4,4% pochłonęło tylko 1,6 mld złotych. Może to są pieniądze, które rozdysponowujecie wśród swoich ekspertów i swoich ludzi, bo to, co wiemy, to to, że o swoich dbacie. Panie Marszałku, tak wygląda stosunek władz nauczycieli